To jest program Kontrast. Krzysztof Czaban, kłaniam się Państwu nisko. Dziś, skoro kampania wyborcza, do studia postanowiłem zaprosić tych, którzy ubiegać się będą o Państwa wyborców głosy 25 października. I pozwolą Panowie, zacznę przedstawiać od kobiety. Pani doktor Katarzyna Kalinowska, Nowoczesna. Witam Panią, numer jeden na liście. Pan Marek Wikiński, Platforma Obywatelska, na tej liście Pan tym razem. Witam Pana bardzo serdecznie, na pozycji 10. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Witam telewidzów w telewizji Zebra. I dziękuję bardzo, że Pan powiedział o tej pozycji numer 10, bo wczoraj na moim koncie na Facebooku miałem polemikę z jednym z wyborców, który twierdził, że z pozycji 10 nie można zostać posłem. Można, proszę Państwa, pod warunkiem, że się ma otrzymać największą liczbę głosów na liście. No tak, to jest zrozumiałe. I Pan Krzysztof Ferenstein, Polskie Stronnictwo Ludowe, kandydat do Sejmu z pozycji numer 8. Były wiceprezydent Radomy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, skoro są wybory, to pewnie za każdym razem, jak mantra, pojawia się temat bezrobocia, a w Radomiu jest ono szczególnie ważnym tematem, bo wiemy o tym, że Radom od wielu, wielu, wielu lat cały czas zmaga się z problemem bezrobocia. Powiedzmy sobie, że ja pamiętam najlepszą liczbę, to około 17%, a dzisiaj jest 20, kilka lat temu było 22, 3 i to tak cały czas sobie lawiruje około 20%. Jak Państwo chcą, jako posłowie, walczyć o to, żeby to bezrobocie się zmniejszyło, pani doktor? Przede wszystkim trzeba zdiagnozować przyczynę problemu i zdefiniować, jaki sektor bierze udział w największym stopniu zatrudnienia. A 70% zatrudnienia to są małe i średnie przedsiębiorstwa, 70% inwestycji, które tworzą zatrudnienie, to są znowu małe i średnie przedsiębiorstwa. I tu zdecydowanie największy nacisk trzeba położyć na to, w jakim otoczeniu prawnym, instytucjonalnym te przedsiębiorstwa funkcjonują. A to otoczenie nie wydaje się korzystne i dobre z punktu widzenia ekspansji i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. To, co najbardziej krępuje polską przedsiębiorczość w Radomiu również, to są ograniczenia związane z nadmiarem biurokracji, to jest nadmiar regulacji, nadmiar pozwoleń, to jest zawiłe, często niespójne, a przede wszystkim ciągle zmieniające się prawo. Tylko w tamtym roku nasi parlamentarzyści wyprodukowali 2000 aktów prawnych. Żeby to przeczytać dziennie, trzeba spędzić 3,5 godziny. Czy od tego będzie lepiej? Nie, od tego z całą pewnością nie będzie lepiej. Dlatego wszelkie działania, które uwolnią polską przedsiębiorczość, które pozwolą jej się swobodnie rozwijać, to są te działania, które będą przyczyniały się bezpośrednio do wzrostu inwestycji i wzrostu zatrudnienia. I tu naprzeciw wychodzi program Nowoczesnej. Po pierwsze, uwolnić polską przedsiębiorczość, polskie małe i średnie przedsiębiorstwa. I najlepszym rozwiązaniem byłby powrót do ustawy Wilczka, która na początku transformacji zagwarantowała rzeczywiście bardzo dynamiczny rozwój mikro, małych i średnich firm. Była wówczas wolna amerykanka, tak to kolokwialnie można nazwać. Tych ograniczeń nie było aż tyle. Wszystko to, co dozwolone, w świetle prawa, nie jest zabronione i do tego powinniśmy wrócić. To, co dzisiaj mamy, ta liczba licencji, patentów, zezwoleń i regulacji, ona bardziej przypomina ustrój socjalistyczny niż kapitalistyczny, zdecydowanie. Czyli przepisy należy skorygować. Uprościć przepisy tak, żeby rozumieli je ci, którzy je wykorzystują, czyli przedsiębiorcy, a nie tylko ci, którzy je stanowią. Pan Marek Wikiński, dzisiaj Pan reprezentuje partię, która przez 8 lat była u władzy, nadal ją sprawuje. Jak Pan uważa, co należy zmienić tutaj? Jestem na liście Platformy Obywatelskiej na pozycji numer 10 i mam świadomość tego, że koalicja rządząca Polską przez ostatnie 8 lat Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego jeszcze do niedawna była w procedurze nadmiernego deficytu. Czyli byliśmy skrępowani takim gorsetem unijnym, który nie pozwalał nam na to, co dzisiaj możemy sobie pozwolić w naszym państwie. Jeżeli chodzi o kwestie zwalczania i przeciwdziałania bezrobociu, to tutaj można prowadzić działania na szczeblu krajowym i na szczeblu lokalnym oraz indywidualnym. Jeżeli chodzi o przedsiębiorczość Radomian, to są bardzo pracowici, przedsiębiorczy ludzie i mają doświadczenia i wiedzę, w jaki sposób prowadzić działalność gospodarczą. Jeżeli chodzi o możliwości na szczeblu krajowym, program
Platformy Obywatelskiej Polska Przyszłości proponuje walkę z największą bolączką polskich przedsiębiorców i pracowników. Ponad 56% polskich małych i średnich przedsiębiorców za największą barierę rozwoju swojego biznesu uważa zbyt duże koszty okołopłacowe. Żeby pracownikowi wypłacić złotówkę na rękę, trzeba ponad 40 kilka groszy zapłacić podatku, ZUS-u, Funduszu Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytalny, Chorobowy. To chcemy uprościć. Chcemy, żeby wzorem systemu podatkowego w Niemczech podatnik rozliczał się z całą swoją rodziną. Takie rozwiązanie będzie preferowało rodziny wielodzietne, które będą miały niższą efektywną stawkę podatkową, która spadnie do około 10%, o czym mówiła pani premier Ewa Kopacz na konwencji programowej Platformy Obywatelskiej w Poznaniu, do 43,5%. Dzisiaj te wszystkie podatki, ZUS-y, fundusze są ciężarem dla polskich przedsiębiorców. Kolejną możliwą działalnością są działania lokalne. Tutaj Rada Miasta i pan prezydent Radomia Radosław Witkowski są podjęte uchwały, które pozwalają przyciągać inwestorów do naszego miasta. Kwestia ulg, zwolnień podatkowych, przygotowania gruntów pod inwestycje, budowy infrastruktury, to wszystko jest bardzo potrzebne. Jeżeli chodzi już o infrastrukturę, kwestia skomunikowania naszego miasta z Polską i z Europą ma fundamentalne znaczenie. Zarówno S7, droga krajowa nr 12, droga krajowa nr 8 to są te nasze fundamenty szybszego rozwoju. Ta ósemka, to wiele lat się już o tym mówi. I kwestia, mam nadzieję, że będziemy mogli o tym więcej porozmawiać. I kwestia indywidualnych możliwości każdego z nas. Dzisiaj ludzie, szczególnie młodzi ludzie, wczoraj spotkałem się z moimi studentkami w Galerii Słonecznej, stawiają za barierę obciążenia, które muszą ponosić bez względu na to, czy mają przychód, czy nie mają przychodu. To trzeba wreszcie uregulować, że w okresie kilku pierwszych lat działalności młody człowiek nie może płacić gigantycznego ZUS-u ponad 1000 zł miesięcznie, nie mając czasami żadnego zlecenia. Także to wszystko musi zostać przepracowane tak, żeby rzeczywiście więcej pieniędzy netto zostawało w kieszeniach polskich rodzin i o tym mówi program Polska Przyszłości. Krzysztof Ferenstein, panie prezydencie. Moi przedmówcy skupili się tutaj głównie na sprawach legislacji, przepisów prawa. Ja może troszeczkę od innej strony, ponieważ tak pan redaktor wspomniał, przez kilka lat będąc wiceprezydentem, zajmowałem się tymi kontaktami z przedsiębiorcami. To był jeden z elementów mojej pracy. I zauważyłem taką, wydaje mi się, jedną prawidłowość, żeby owszem, potrzebne są inwestycje, potrzebni są inwestorzy. Natomiast po pierwsze, żeby tych inwestorów do nas ściągnąć, tak tutaj kolega wspomniał, poseł, trzeba mieć przede wszystkim dobrze uzbrojone tereny, infrastrukturę. Po drugie, trzeba temu inwestorowi zaoferować niskie koszty stosunkowo funkcjonowania. Ja nie mówię tutaj o kosztach pracy, bo powinniśmy przestać promować Radom jako miasto, gdzie są najniższe koszty pracy, bo my mamy naprawdę dobrych fachowców. I powinniśmy pokazywać nie tyle, że są niskie zarobki, ale że możemy zaoferować temu inwestorowi kadrę wykształconą na najwyższym poziomie. Tutaj, jeżeli chodzi o obniżenie kosztów, to chociażby ze względu na to, czym teraz się aktualnie zajmuję, uważam, że powinniśmy się zastanowić nad tym, jak przedsiębiorcom dać dostęp do taniej, ekologicznej energii. U nas Radom jest miastem, w którym króluje, powiedzmy, branża metalowa, energia elektryczna. To jest jeden z głównych kosztów w każdym z tych procesów. To, co w tej chwili planowane jest między innymi w Radpecu, inwestycje związane z wysokosprawną kogeneracją, budową źródła energii w mieście, które po pierwsze zapewni dostęp do energii i ta energia może być tańsza ze względu chociażby na uniknięcie kosztów przesyłu. To też jest jeden z bardzo ważnych elementów. Poza tym nie będziemy mieli takich sytuacji, jakby chociażby ostatnio, kiedy były upały, były problemy z przesyłem, ta energia nie zawsze była, powiedzmy, dostępna. Po drugie, takim bardzo ważnym elementem to jest ścisłe powiązanie szkolnictwa zawodowego z przedsiębiorcami. Szkolnictwo zawodowe, które u nas funkcjonowało wiele lat temu, było, tak jak rozmawiałem z dyrektorami szkół technicznych, najbardziej skutecznym szkolnictwem. Uczeń miał bezpośredni kontakt z firmą, w której później, powiedzmy, pracował. W Radomiu mamy kilka takich przykładów dobrej współpracy szkolnictwa zawodowego z przedsiębiorcami, chociażby
Zespół Szkół Technicznych, który od kilku lat realizuje program pod nazwą Zagrzewamy do Nauki. On był początkowo realizowany we współpracy z Vattenfallem, dopóki Vattenfall jeszcze kapitałowo był na rynku energetycznym w naszym kraju. W tej chwili jest to realizowane wspólnie z Siekierkami. Także są gotowe przykłady, które można by, oczywiście to nie jest na zasadzie kopiuj wklej, trzeba to zaadoptować, bo inny potencjał ma duży przedsiębiorca do szkolenia uczniów, taki jak powiedzmy elektrociepłownia Siekierki, inni mają mali przedsiębiorcy. I tutaj uważam, że powinno gros środków, które są na walkę z bezrobociem, powinny być przeznaczane na to, żeby zrestrukturyzować system szkolnictwa zawodowego. Ale panie prezydencie, zgodzi się pan, że jak już na przykład będziemy mieli tą wielką inwestycję Airbusa, tak, przyjadą do nas kadra kierownicza z całej Europy, z całego świata, bo jest to firma globalna, tak, to ważna też jest również jakość życia, jakość usług, oczywiście, kultura, sztuka, chociażby piękna szkoła muzyczna. Przecież ci ludzie przyjadą tutaj z rodzinami, z żonami, z dziećmi, także to wszystko jest ważne i to jest zrobione w Radomiu. Bo ci przedsiębiorcy, tak jak tutaj mówimy, oni, jeżeli przyjeżdżają ci menadżerowie, którzy później mają tutaj pracować, dla nich jest ważne, gdzie będą się uczyć ich dzieci, jak oni będą spędzać wolny czas. Ale to, co pani doktor mówi, przepisy także muszą oczywiście być. Ja mam takie pytanie, panowie, mówicie o stworzeniu preferencyjnych warunków dla inwestorów zewnętrznych. A tak jak pan poseł wspomniał, radomianie to bardzo przedsiębiorczy ludzie. Ja mam takie pytanie, co dzisiaj Radom, władze Radomia mają do zaproponowania tym lokalnym przedsiębiorcom, którzy tak naprawdę tworzą miejsca pracy i mają ogromny wpływ na eliminowanie bezrobocia. Przede wszystkim chociażby obecne działania prezydenta Witkowskiego, zmniejszenie opłaty adiacenckiej, czyli w przypadku inwestycjach na nowych gruntach nie będzie trzeba ponosić jakichś gigantycznych opłat. Kwestia związana ze stabilizacją działalności dla obecnych przedsiębiorców ma fundamentalne znaczenie i myślę, że ten klimat inwestycyjny dla inwestorów, który jest budowany przez chociażby pracowników Urzędu Miasta Radomia, ten klimat jest. I muszę tutaj powiedzieć, że niedawno miałem spotkanie z kolegą, który przyjechał po wielu latach do naszego miasta, jest radomianinem, mówi: Marek, to jest zupełnie inny świat, zupełnie inne nastawienie urzędników. Ja pamiętam kiedyś wójta gminy Tarnowo-Podgórne, Waldy Dzikowskiego, obecnego posła Platformy Obywatelskiej, który przed 20 kilku laty mówił mi, że jeżeli urzędnicy będą z życzliwością podchodzili do inwestorów, to inwestorzy wybiorą tę gminę, a nie inną gminę i dzięki temu będą większe wpływy podatkowe. Dzięki temu będzie można więcej wydać pieniędzy na lepszych nauczycieli. I on dał za przykład to, że nauczyciele z Poznania będą przyjeżdżali do Tarnowa Podgórnego. Także to jest wszystko system naczyń połączonych. Ja mogę podać jeszcze lepszy przykład Wadima Tyszkiewicza, prezydenta Nowej Soli, który rzeczywiście inwestora traktuje jak króla, który chodzi po czerwonym dywanie. Jeżeli jest taka potrzeba, że urzędnik ma pracować w niedzielę, to urzędnik pracuje w niedzielę. Jeżeli decyzja ma być wydana za 2 tygodnie, to ta decyzja za 2 tygodnie wydana jest. Ale przede wszystkim chodzi o to, żeby rzeczywiście nie była to prosta praca, bo prostą pracę można zapakować w tiry i natychmiast wywieźć. Chodzi o to i wydaje mi się, tu szczególnie w Radomiu powinien być położony nacisk na to, żeby powstało centrum badawcze. Centrum badawcze dla radomskiego biznesu, który badania by zlecał naszemu lokalnemu uniwersytetowi. I mamy, jeżeli chodzi o uniwersytet, mamy zdecydowanie badaczy i naukowców na odpowiednim poziomie i mamy infrastrukturę do tego. Wydaje mi się, że tego w Radomiu bardzo brakuje. Jeżeli mogę, pani doktor, bo tutaj tylko słówko. Tutaj pani bardzo dobrze wspomniała, bo tu są takie, mówię, ja to troszeczkę porównywałem, takiego systemu trochę wyspowego. Jedna wyspa przedsiębiorcy, druga wyspa miasto, trzecia wyspa nauka i wspomniany przez panią doktor uniwersytet. I tutaj mówię, to się zaczęło ze sobą już naprawdę zbliżać i widać tą chęć współpracy zarówno przedsiębiorców z nauką, jak i nauki z przedsiębiorcami. Tylko szkoda, że nie radomskich przedsiębiorców. Ja, pani doktor, tutaj jeszcze wracając do tego mojego doświadczenia. To powstaje, jest 25 hektarów, które są na Bośnikach, to są tereny, które w tej chwili będą już uzbrajane, były pozyskane środki na projekty, w tej chwili te projekty są zakończone, będą inwestycje. I co cieszy, mnie zawsze najbardziej cieszyły reinwestycje, czyli radomskie, to co pani wspomniała, radomscy przedsiębiorcy, którzy reinwestują, chcą się rozwijać i budują nowe firmy. I to jest przykład, tam cały front praktycznie od ulicy Czarnieckiego, czy to już Kieleckiej, to będą radomskie firmy, które tu już
dotychczasowych warunkach się nie mieszczą, muszą mieć nowe powierzchnie. Jedno zdanie ad vocem tylko. Pani doktor, jest tak, że urzędnicy pracują również w niedzielę. Tak. Byłem w powiecie lipskim w Pawłowicach, spotkałem burmistrza Lipska, który zapytał mnie, czy nie można czegoś mu pomóc w Ministerstwie Infrastruktury. Natychmiast wykonałem telefon do jednego z wiceministrów i już w niedzielę pan burmistrz uzyskał informację, umówił się na spotkanie. Także ta życzliwość przy obecnej koalicji naprawdę jest dla przedsiębiorców i w naszym mieście jest to życzliwość szczególna. Szanowni Państwo, wspomniał pan poseł o kolei i pana posła zapytam jako pierwszego z racji właśnie i cały czas będę podkreślał, reprezentuje pan cały czas już teraz ugrupowanie, które, no umówmy się, na razie nie poradziło sobie albo nie dość skutecznie poradziło sobie wobec oczekiwań stawianych przez Radomian, a mówię o połączeniu, szybkim połączeniu Radomia z Warszawą. Pańska odpowiedź na to. Po pierwsze, kilka faktów i liczb. Przebudowa drogi kolejowej numer 8 od, to się nazywa Centrum Sterowania, tutaj mam przygotowane wiadomości, dzisiaj rano się w tej sprawie jeszcze właśnie z ministerstwem próbowałem połączyć, od LCS Radom, czyli Lokalnego Centrum Sterowania w Radomiu, które obecnie zostało prawie w 100% zrealizowane kosztem 100 milionów złotych, do LCS Warszawa Okęcie, które kosztem 250 milionów złotych jest realizowane. Całość tego odcinka od Okęcia do Radomia to jest wydatek rzędu 2 miliardów 100 milionów złotych. To jest gigantyczna inwestycja podzielona na 11 przetargów, które będą obejmowały właśnie wspomniane LCS w Radomiu, LCS Okęcie, budowa mostu nad Pilicą w Warce, budowa drugiego toru kolejowego, budowa światłowodów. Także jest to gigantyczne przedsięwzięcie, które jest obecnie w fazie realizacyjnej. Część z tych 11 etapów czeka na rozstrzygnięcie przetargu i ten proces trwa. My musimy mieć świadomość i każdy, kto cokolwiek w życiu pobudował, wie, że tak zwane przygotowanie dokumentów prawomocnego pozwolenia budowlanego na jednej działce w otoczeniu dwóch sąsiadów jest dużym wyzwaniem, a w sytuacji, kiedy budujemy przedsięwzięcie na odcinku blisko 90 km, mnóstwo spraw własnościowych, kwestia wywłaszczenia za odpowiednią należytą odprawą dla tysięcy ludzi, to było tysięcy umów zawieranych, kwestia przygotowania programów środowiskowych, które są w sytuacji, kiedy gminy, kiedy liczyły na wielkie, gigantyczne pieniądze z natury 2000, czasami pochopnie wchodziły do tego programu. Dzisiaj, żeby w gminie, która jest objęta programem Natura 2000, uzyskać prawomocne pozwolenie budowlane, trwa to nieporównanie dłużej niż w gminie, w której nie ma Natury 2000. Więc ta faza budowy tej drogi życia dla Radomian, którzy dojeżdżają do pracy ponad codziennie do dziennie. Warszawy, dziennie dokładnie, 100 km w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, to nie jest problem. To są standardy, że się do 100 km dojeżdża do pracy. Wręcz ludzie uciekają z Manhattanu, z Nowego Jorku, do Newtown, do innych miejscowości, żeby tam po prostu w spokojniejszych warunkach żyć i mieszkać. Także tutaj naprawdę wielkie ukłony dla pani minister Marii Wasiak, która chyba jako oczko w głowie traktuje tę inwestycję, tylko że to niestety trwa. To wszystko jest realizowane. Panie pośle, mówi pan o tym tak, jakby ta sprawa wyszła tu i teraz, a tak naprawdę na modernizację linii kolejowej nr 8 radomianie czekają blisko 20 lat, prawda? W pierwszym terminie to miał być 2007 rok, potem 2013 i wiem, że w perspektywie 2007-2013 były pieniądze zablokowane na ten cel, ale są trzy według mnie możliwe przyczyny tego, że cały czas ta sprawa jest odkładana i ostateczny, finalny termin to jest 2020 rok, nie wiadomo jak będzie. Pierwsze to jest, rzeczywiście mamy strasznego pecha, Radom i Radomianie mają pecha. Dwa, mamy takich parlamentarzystów z Radomia, którzy no nie są zainteresowani tym, żeby sprawę kolokwialnie mówić popchnąć, albo są tak słabymi lobbystami. Bo problemy z modernizacją linii numer 8, Radom-Warszawa, Radom-Okęcie, zaczęły się po 2000 roku. I zdecydowanie lepiej lobbował wiceminister infrastruktury, któremu udało się przeforsować szybką kolej na trasie Warszawa Centralna Terespol, potem był minister Grabarczyk i szybka kolej Łódź-Warszawa. I ukłony tutaj w stronę pani minister Wasiak, bo to rzeczywiście tylko i wyłącznie
Jej zasługą jest to, że wkrótce rozpocznie się pierwszy etap budowy Okęcie Czachówek-Czachówek-Warka. Natomiast cały czas pozostaje kwestia tego najbardziej trudnego odcinka Radom-Warka i budowa drugiego mostu. Pytanie jest takie, dlaczego nie możemy uruchomić przetargów już od przyszłego roku i nie zacząć budować każdego z odcinków, tych trzech odcinków jednocześnie, czyli zaczynając z jednego końca od strony Okęcia, druga ekipa wchodzi od strony Czachówka i znowu ten odcinek Czachówek Warka, jedna ekipa wchodzi od strony Czachówka, druga wchodzi od strony Warki. Daje to na ograniczenie czasu przynajmniej, ograniczenie czasu realizacji i modernizacji tej linii przynajmniej o 1/3. Wydaje się, że tu będzie prawdziwy test rzeczywiście dla funkcjonujących parlamentarzystów i tych, którzy będą, żeby za tą sprawą stanąć i rzeczywiście bardzo mocno lobbować, bo wydaje się, że cierpliwość radomian wyczerpuje się pomału. Jedno zdanie ad vocem, panie redaktorze. Pani doktor, pani ma tego świadomość, że sami mieszkańcy Radomia mają wiedzę, że jeden z samorządów na trasie od Radomia do Warszawy Okęcia przez bardzo długi czas blokował kwestie uzgodnień związanych z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę. Już nie będę wymieniał nazwy miejscowości, ponieważ liczę na głosy z tej miejscowości. Natomiast to nie jest też tak, że to jest inwestycja radomska. To jest inwestycja, jeżeli chodzi o koleje regionalne, największa pod względem finansowym w Polsce. Nie ma żadna inwestycja regionalna takiej kwoty budżetu, jak inwestycja drogi krajowej. Cały czas wydaje mi się, że to nie jest kwestia pieniędzy. Absolutnie. No niestety bez pieniędzy się nie da nic budować. Tak, ale w perspektywie 14-20 mamy ponad 60 miliardów na infrastrukturę. Za sekundkę państwo będziecie jeszcze w tej kwestii dyskutować, pan Krzysztof Ferenstein. Tutaj też ja chciałem tak odnieść do wypowiedzi moich przedmówców. Państwo tutaj głównie mówiliście o historii budowy drogi, o przeszkodach, o zasługach, ale może spójrzmy na tą drogę, na tą szybką kolej do Radomia, jako pewnego rodzaju narzędzie, które pojawi się, narzędzie, które zastanowi się, jak my go wykorzystamy, bo co się stanie, jeżeli będziemy mieć tą szybką kolej. Z tego, co ja słyszę, to ludzie, którzy do tej pory wahali się, czy iść do pracy do Warszawy, bo to jest zbyt uciążliwe, no to po prostu pójdą ci najzdolniejsi. A może trzeba się zastanowić nad tym, co zrobić, jaki magnes znaleźć tutaj w Radomiu, żeby ta kolej nie tylko była po to, żeby nasi mieszkańcy wyjeżdżali do Warszawy do pracy, tylko żeby z Warszawy przenosiły się, powiedzmy, firmy do Radomia. Musimy pokazać taki wizerunek, taką markę tego miasta, która sprawi, że część tych ludzi zobaczy, że tak, w Radomiu mogę mieć o wiele tańsze mieszkanie, mogę kupić. Łatwiej dostaję przedszkole. Mamy wspaniałe szkoły, zarówno o profilu ogólnym, jak nasz Kochanowski, czy Zespół Szkół Technicznych. Mogę kształcić dzieci, mam teatr, mam inne rzeczy. I my to musimy wypromować, pokazać te tańsze koszty życia, że jest to życie spokojniejsze. Nie ale chcąc dojeżdżać do stolicy, tak, czy inaczej ta kolej musi być. Jest. Dlatego pytam właśnie... Tak, dlatego mówię, że... Jeszcze raz, bo... Pytam właśnie dlatego o kolej, prawda? O te kwestie, które także ułatwią to funkcjonowanie. No właśnie, ale my żebyśmy to też popatrzyli w tą stronę, że nie tylko, że ci radomianie czekają na to, żeby łatwiej się dostali do Warszawy, tylko żeby to stało się narzędziem, które spowoduje większe zainteresowanie naszym miastem i przepływ ludzi też i w tą stronę, bo nie wszyscy kochają ten szum, hałas Warszawy. Rozmawiamy z ludźmi, mieliśmy też kontakty z przedsiębiorcami, z firmami i też uważają, że tutaj można czasami lepiej dojechać, przebić się przez samą Warszawę, to lepiej prowadzić firmę w Radomiu przy dobrej drodze. Teraz jeszcze, jeżeli mówimy, powiedzmy, gdzieś tam przyjechać o S12, robi się przebudowa drogi S7, także ten i musimy właśnie w tym kierunku pokazywać coraz, że to miasto staje się alternatywą dla Warszawy. A na kolej czekać cierpliwie? Czy lobbować? Nie, lobbować cały czas, dokładnie, tylko mówię, żebyśmy lobbując o kolej też pamiętali, jak to narzędzie, które w pewnym momencie dostaniemy, właściwie kolej wykorzystać. Kolej jeździ w dwie strony. Nie, oczywiście, że tak, tylko żeby proporcje były w tym przemieszczaniu się ludzi właściwie. Szanowni panowie, tak dobrego lobby, jak pani premier Kopacz i pani minister Wasiak, zapewne długo nie będziemy mieć. Także. Oczywiście, dlatego trzeba może to wykorzystać. Panie prezydencie, systematyzujmy, bo jak słyszę, że od 25 lat czekamy na kolej, to powiedzmy sobie szczerze, że weszliśmy do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Pierwsza perspektywa z pierwszymi pieniędzmi to jest 2007-2010 i wtedy położono nacisk na budowę infrastruktury drogowej,
ostatnio przejeżdżałem przez Magdalenkę Janki, to wygląda naprawdę imponująco. Ten węzeł drogowy jest po prostu imponujący, bez żadnych kompleksów do Niemiec, do Stanów Zjednoczonych, do Japonii nawet. Naprawdę to wygląda imponująco i to mówię jako człowiek, który przez 4 lata nie był w ogóle w polityce. Dopiero teraz rzeczywiście 65 miliardów złotych przeznaczone w nowej perspektywie na drogi kolejowe daje szansę na przyspieszenie tej inwestycji. Mamy kwestie proceduralne za sobą. Teraz przed nami kwestie związane z procedurą przetargową na budowę torów, mostu. I to już będzie miało, że tak powiem, ręce i nogi, to będzie się działo. Najgorzej jest właśnie wyjść z tymi formalnościami, pani doktor. Panie pośle, w tamtej perspektywie też były pieniądze na modernizację. Tak, ale były inne priorytety rządu, o czym pani doskonale wie. Inne priorytety. Najpierw były drogi, teraz czas na kolej. Wydaje mi się, kolejna że Ewę. Gdyby było dobre lobby z Radomia, to te priorytety by się zmieniły. I jeszcze jedno w kwestii infrastruktury, no ale tutaj już mowa będzie o lotnisku. Bo to jest jednak kwestia, która wielu z nas albo cały czas rozgrzewa, albo cały czas nudzi, albo już takie podejście jest z wielkiego wow do tego odbioru takiego zupełnie przyziemnego, bo mamy uruchomione dwie linie, choć pewnie nie tylu pasażerów, ilu byśmy się spodziewali, a co najważniejsze, utrzymujemy z kasy miejskiej to lotnisko. I Państwa pomysł na to, co dalej zrobić z lotniskiem, zacznę od pana Krzysztofa Ferenczego. Panie redaktorze, tam nigdy nie starałem się być ekspertem w tematach, na których nie do końca się znam, lotnictwo to nie jest akurat branża gospodarki. Ale pieniądze pan ale także pieniądze, to nie umie liczyć. Ja tu nie chcę uciekać absolutnie od odpowiedzi na to pytanie, panie redaktorze, tylko wydaje mi się, że tak jak pan powiedział, jest dużo niepotrzebnych, złych też emocji wokół tego lotniska, które my czasami sami na potrzeby chwili, emocji, znaczy, nie wiem, jakichś korzyści takich partykularnych powstają. Ja uważam, że powinniśmy się cieszyć z tego faktu, że to lotnisko powstało. Wiadomo, że jeszcze jest dużo do zrobienia. Teraz uważam, że nie ma możliwości wycofania się z tego i trzeba zdecydowanie tą inwestycję doprowadzić do końca. Natomiast ja nie wiem, jak w tej chwili wygląda, to jest też troszeczkę trudna sytuacja, bo tutaj mamy dwa byty. Jedno to jest wojsko, drugie to jest lotnisko cywilne. Nie zawsze te interesy ze sobą są zbieżne. Na pewno da się to połączyć, ale nie jest to na pewno element taki prorozwojowy dla lotniska, bo są jednak ograniczenia wtedy w jedną i w drugą stronę. Wydaje mi się, że powinniśmy sobie zadać pytanie, kto w dzisiejszych czasach lata? No ludzie latają albo w sprawach biznesowych, albo turystycznie. Tak jak słyszę, że teraz mówimy o lotach do Pragi, że będziemy latać do Pragi. I wracając do tej kolei, a zastanówmy się może, czym zachęcić ludzi, żeby przylatywali do Radomia. Dlaczego na lotniskach na świecie nie może się znaleźć napis podróż turystyczną do Polski zacznij od Radomia. A dlaczego? A dlatego, że w ciągu weekendu możesz się szybko przemieścić, zwiedzić Warszawę, możemy ci zapewnić dojazd do Krakowa, możesz zwiedzić Radom i taki pakiet powiedzmy do pokazania. No może idźmy właśnie w tym kierunku, nie traktujmy tego lotniska jak przysyłam karuzelę, którą sobie postawiliśmy i idzie sobie mieszkaniec z Radomia, kupuje bilet, na tej karuzeli sobie się pokręci. Tylko zobaczmy w jaki sposób ludzi poprzez to lotnisko przyciągnąć do nas, w drugą stronę. I myślę, że tu zarówno teraz tak, powiedzmy... Czyli marketing związany z lotniskiem? Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o biznes, mamy niedaleko nas targi Kielce, które rozwinęły się fantastycznie. Może wejść w układ, zabrzmiało dziwnie, w kontakt bliższy z zarządem targów kieleckich, zobaczyć kiedy są targi. Może targi by wypromowały nasze lotnisko jako sposób właściwy na dotarcia na te imprezy handlowe. Z lotniska zapewnilibyśmy dojazd do targów i może to tylko mówię, no trzeba mieć zdiagnozowane, tutaj też jak pani doktor wcześniej mówiła o sprawie bezrobocia, w których kierunkach i kto mógłby latać i pod to spróbować tą ofertę rozszerzyć. Pani doktor, pani pomysł? Ja cały czas podtrzymuję stanowisko, że lotnisko pasażerskie w Radomiu to jest ekonomiczny absurd i chciałabym zobaczyć biznesplan czy ekspertyzy, które wskazywałyby na to, że ono ma jakieś ekonomiczne uzasadnienie. Szanowni Państwo, 100-150 km od Radomia w takim promieniu mamy 4 lotniska. W momencie, gdy będzie ta szybka kolej, gdzie do Kęcia pojedziemy w 50 minut, to lotnisko tym bardziej nie ma najmniejszego sensu. Ale lotnisko jest, Radomianie za nie zapłacili i trzeba coś z tym zrobić. I wydaje mi się, jedyną rozsądną i realną opcją dla lotniska jest zamienienie go, przekształcenie go w cargo.
cargo przy takim założeniu, żeby Radom był rzeczywiście potężnym centrum logistyczno-przeładunkowym. Z całkowitą rezygnacją z systemu pasażerskiego? Z całkowitą rezygnacją z systemu pasażerskiego. Mhm. Czyli cargo i NATO i tutaj te pieniądze? Zdecydowanie te pieniądze, ale przy tym założeniu, że Radom rzeczywiście będzie tym centrum logistyczno-przeładunkowym. Z koleją, z infrastrukturą drogową i infrastrukturą powietrzną. Proszę zwrócić uwagę, że mamy w okolicach Radomia bardzo dobrze, bardzo sprawnych plantatorów papryki. To mogłoby być jakiś sposób na rozwiązanie transportu tej papryki. Mamy Grójec i Jabłka. Lotnisko też mogłoby być odpowiedzią na szukanie potencjalnych rynków dla plantatorów, którzy są w okolicach Radomia. Absolutnie nie widzę innego wyjścia i podkreślam jeszcze raz, że lotnisko pasażerskie nie ma najmniejszego sensu, tym bardziej jak mamy dwa kierunki, Ryga i Praga. Mhm. Panie pośle? Ja obiecałem sobie, że jak już jestem bezpartyjny, to będę mówił prawdę i tylko prawdę, a prawda nas wyzwoli. Pani doktor, towary rolno-spożywcze typu jabłko, papryka transportuje się po całej Europie, a nie tylko po Europie, w kontenerach, w chłodniach, drogą samochodową bądź morską. Jeżeli chodzi o produkty rolno-spożywcze, samolotem przewozi się pierwsze izraelskie truskawki do jednej z sieci handlowych bardzo ekskluzywnej. Tak, tylko że wtedy, kiedy truskawki są, jest wysyp truskawek, to wtedy jest ich tak dużo, że one jeżdżą chłodniami z Hiszpanii do Polski, z Polski na inne rynki europejskie. Ale nigdzie tak nie smakują jak te stąd. One są rzeczywiście rewelacyjne i papryka z powiatu przysuskiego jest najsmaczniejsza na świecie. Tylko że nie wmawiajmy po prostu Radomianom, że zrobimy cargo w Radomiu, które będzie miejscem pracy dla tysięcy Radomian. Nie będzie. Co dzisiaj się wozi cargo? Dzisiaj cargo przewozi się małe, bardzo cenne, drobne elementy elektroniczne, których cena jest wysoka i warto zapłacić za tiket lotniczy, żeby je przewieźć samolotem. Zgadza się, ale to, co będziemy przewozić, to ma drugorzędne znaczenie. Pani doktor, proszę wejść na watri.com i tam zobaczyć, jak we Francji pan mer Albert Wekta, którego miałem honor, zaszczyt osobiście poznać, senator Senatu Francuskiego przez kilkanaście kadencji, który zdobył unijne pieniądze i ponad 246 milionów euro wpompował w lotnisko pod Paryżem, z którego przez wiele lat nikt nie latał. Nikt, proszę pani. A na lotnisku Beauvais pod Paryżem, które zaczynało, startowało od szałasu. Od szałasu, od tego namiotu wojskowego. Dzisiaj lata kilka niskokosztowych linii lotniczych. Dzisiaj uważam, że port lotniczy w Radomiu jest ładniejszy od tego w Beauvais. Ale teraz do meritum, do odpowiedzi na pytanie pana redaktora. Proszę państwa, pan prezydent Ferenstein miał rację. Dzisiaj latamy albo turystycznie i dla turysty, szczególnie tego low cost, czyli niskokosztowego, co jest najważniejsze? Najważniejsze są dwa elementy. Pierwszy element to są pieniądze, a drugi to jest czas. Tak. Jeżeli ktoś chce przylecieć do Krakowa, to sobie liczy, ile wyda na return ticket do Balic, do Krakowa, ile wyda do radomskiego Sadkowa, koszt przejazdu, hotelu. Wszystko to sumuje i patrzy, co jest tańsze i zajmuje mniej czasu. Drugi element, myślę, że tak naprawdę w Polsce, a szczególnie w naszym mieście, to jest najważniejszy element, to są loty za pracą. 400 tysięcy Polaków pracuje w Irlandii. Ponad 800 tysięcy Polaków pracuje w Wielkiej Brytanii. Dziesiątki tysięcy Kozieniczan pracuje w Norwegii. To są te kierunki, które Zarząd Portu Lotniczego Radom powinien eksploatować, próbować za wszelką cenę nawiązać właśnie ten kierunek. Wyspy, Skandynawia. Jeżeli to się uda, to jest szansa, żeby te pieniądze, które zostały włożone przez radomskiego podatnika, zaczęły pracować i zarabiać na siebie. Ale właśnie, bo mówię tutaj też taki, jeżeli zarówno przewoźnicy, jak i mieszkańcy będą słyszeli opinie takie, jak wypowiada, oczywiście pani doktor ma prawo do swojej opinii, to szanuję, i coraz więcej takich opinii się będzie pojawiało, to nawet ci przewoźnicy powiedzą, no skoro my mamy być kojarzeni z takim lotniskiem, to my wolimy tutaj z tego lotniska nie latać, bo straci imaż naszych linii. My powinniśmy, uważam, naprawdę jest szansa na to, żeby to lotnisko zaczęło funkcjonować i to, co tutaj kolega powiedział wcześniej, że to się nie stanie się, powiedzmy, tak z dnia na dzień, ale musimy, mówię, mieć ten magnes, który spowoduje to, że zarówno
ci, którzy polecieli do pracy za Irlandią, za sobą ściągną tutaj do nas turystów, którzy przyjadą zobaczyć ten Radom i Polskę. Ale to jest racja, panie prezydencie. Ja ostatnio zaprosiłem szwagra, który pracuje w Irlandii. Pojechaliśmy na Mazury i razem z nim przyjechało do Radomia 16 osób. Rzeczywiście jest ten efekt kuli śniegowej. Panie doktor, proszę mi wierzyć, że nie chcę, żeby tutaj wyszło na to, że koalicja Platformy Obywatelskiej i PSL-u naskakuje na mądrą i piękną kobietę, nie, ale rzeczywiście ten wizerunek, ten imidż jest bardzo ważny. Proszę Państwa, budowane jest lotnisko w Szymanach, na Warmii i Mazurach. Proszę Państwa, tam wszystkie siły polityczne od lewa do prawa jednym głosem mówią, że to lotnisko, nomen omen, w szczerym polu jest potrzebne, niezbędne do rozwoju Warmii i Mazur. Ale oczywiście, bo tam jest baza turystyczna. Baza turystyczna, pani doktor, też mówmy prawdę, jest przez 3 miesiące w roku. Mazury żyją od połowy czerwca do połowy września. Koniec, kropka. Tak to wygląda. Wydaje mi się odnieść, pani doktor, na koniec. Wydaje mi się jednak, cały czas stoję na swoim stanowisku, że Radomianie chcą lotniska, owszem, ale sprawnego lotniska, takie, które działa, a nie takiego lotniska, do którego dokładają co miesiąc kilkaset złotych z własnych kieszeni. Bądźmy precyzyjni. Przez cały okres funkcjonowania portu lotniczego w Radomiu, radomski podatnik dołożył około 500 kilkudziesięciu złotych. Przez cały okres, od początku startu idei do dzisiaj. Także też nie mówmy, że co miesiąc Radomianin, który ma 1200 złotych, nie co miesiąc, daje na lotnisko. No nie, 2014 rok to jest strata na poziomie 12,5 miliona. Jeżeli podzielimy to przez ilość Radomian w wieku produkcyjnym, to wychodzi równo 200 zł. Sprawdziłam, obliczyłam. Ale a prawda, czy rocznie? Rocznie. No rocznie. No to jest ile? Paczka papierosów na miesiąc? Ale chciałby pan wyrzucić 200 zł na coś, z czego pan nigdy nie skorzystał i prawdopodobnie nie skorzysta? Ja wierzę w to głęboko, że uda się te kierunki, które rzeczywiście mogą być rentowne, efektywne. A proszę powiedzieć, dlaczego one nie zaczęły być realizowane w pierwszej kolejności? Skoro to jest jasne i oczywiste, że powinny. Ja nie jestem w zarządzie portu lotniczego Radom i nie chcę tutaj odbierać chleba ludziom, którzy za to odpowiadają i pracują po prostu na tę rzecz. Ja myślę, że pan prezydent Ferenstein, który przez 4 lata był wiceprezydentem, ma doskonałą wiedzę, bo na pewno kierownictwo magistratu nadzorowała te działania. W związku z tym, no tutaj pytanie do osób, które rządziły miastem przez ostatnie 4 lata. Także nie ten adres. Tutaj. Wizerunek lotniska powinien się sam obronić, a niestety nie broni się. Zobaczymy, jak to będzie. Postawmy kropkę, bo pewnie ta dyskusja jeszcze się nie kończy, jeszcze pewnie wielokrotnie. Kropka nad i powinna być taka. Ja kiedyś powiedziałem o sobie, że prezydent mojego miasta, prezydent Witkowski, zakreślił termin do końca roku 2015, żeby władze Radomia, Rada Miasta podjęła decyzję. I usłyszałem od osoby z branży, od dyrektora, który był przez wiele lat na kierowniczym stanowisku w polskich portach lotniczych, mówi, to jest błąd. To jest błąd, dlatego że w tym momencie obniżacie szansę i pozycję negocjacyjną zarządu portu lotniczego z ewentualnymi przewoźnikami. Oni wytrzymają do deadline'u, do końca grudnia, żeby na kolanach port lotniczy podpisał jakąkolwiek umowę. Więc wydaje mi się, że dobrze, że pan prezydent stać go na to, żeby podjąć twardą, męską decyzję. Natomiast co do terminu, niech to będzie po prostu w odpowiednim momencie. Władze miasta muszą podjąć decyzję. Zobaczymy w takim razie, jak będzie wyglądała przyszłość tego lotniska, a przede wszystkim jak będzie wyglądała także Państwa przyszłość, to po 25 października. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Pani doktor Katarzyna Kalinowska, Nowoczesna, pan Krzysztof Ferenstein, PSL i pan Marek Wilkiński. Dziesiątka na liście Platforma Obywatelska, żeby uściślić numer 1 na liście i numer 8 na liście. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Państwu. Krzysztof Czaban, to był program Kontrast. Do zobaczenia za tydzień.